Kola Niagu dzisiaj nie mógł wystąpić z wiadomych zawodowych akurat przyczyn. Straciłeś co prawda dwie bramki, ale myślę, że tego takiego meczu swojego nie mogłeś wymarzyć. No debiut w Ekstraklasie, od początku zagrałem naprawdę dobre spotkanie. Szkoda tego, że nie dałem zachować czystego konta, ale uważam, że tak czy siak było to dobre spotkanie i będziemy poprawiać to dalej, będziemy trenować. Kola na pewno pomoże. Jakieś treningi bramkarskie będziemy tam wprowadzali, jakieś, żeby jak najmniej błędów popełniać i myślę, że jeszcze trochę będę gotowy na Ekstraklasę. Mniej więcej dwie godziny jest z Torunia do Gdańska. Gdańsk nie miał daleko do swojej hali, a ja miałem takie wrażenie, że Gdańsk, chyba bardziej Gdańsk nie dojechał dzisiaj na ten mecz niż wy. No stali w korku ewidentnie, nie? Stali w korku. Nie no, trzeba przyznać, walczyli, ale no jesteśmy liderem, tak? No pokazaliśmy to, na co nas stać i będziemy walczyć o te najwyższe cele w tym sezonie. Spełniamy założenia trenera, trenujemy na najwyższym poziomie. Naprawdę tam przygotowanie fizyczne i to wszystko od podszewki jest bardzo dobre. No i co? No, będziemy walczyć o te najwyższe cele i będziemy się starać, żeby w tym roku było złoto, a nie brąz jak dwa razy z rzędu, nie? Dzięki serdecznie. Panie trenerze, ja mam takie wrażenie, że ogólnie z Torunia do Gdańska jest dwie godziny. Tutaj zawodnicy z Gdańska nie mieli daleko do swojej hali, a miałem takie wrażenie, że to oni nie dojechali na ten mecz bardziej niż wy. No na pewno zespół z Gdańska widać było to dzisiaj gołym okiem, że ma swoje problemy, natomiast no, my kluczem do sukcesu dzisiaj było nie myślenie o tym, co się dzieje u nich, tylko o tym, co my musimy zrobić, żeby dzisiaj wygrać i mówię, to co dziś siłą naszą jest to, że my utrzymujemy koncentrację i wspólnie ja i zawodnicy na fajnie, bo na tych samych falach odbieramy i wiemy, że jak ważna jest ta koncentracja, jaką wielką robotę w tej rundzie wykonaliśmy i bez sensu byłoby ją w meczach z przeciwnikami słabszymi od nas, tak trzeba sobie jasno powiedzieć, ją stracić, a wiemy, że przez brak koncentracji takie mecze łatwo wymykałeś spod kontroli i to dzisiaj było widać na parkiecie, oprócz momentów tych, wiadomo, były te momenty dekoncentracji, natomiast było widać, że dzisiaj jesteśmy skoncentrowani i sfokusowani na cele, kim było zwycięstwo dzisiaj. Na oficjalnej stronie facebookowej FC Torunia powiedział pan, że wszystko w zespole jest dobrze, że w ogóle dobre nastroje, nikt nie jest chory, kontuzjowany i to w tym meczu było widać. Jesteście naprawdę zgranym zespołem. Dzisiaj niektórzy sobie pograli, jak Kamil Domański czy Kasper Zborowski. No fakt faktem 8-2, wszystko jest okej, tak? No tak, szukam cały czas przestrzeni dla naszych zawodników, którzy trochę mniej grają. To jest zawsze bolączką ten raz, zwłaszcza, że spieliśmy się na tą walkę, znowu tą walkę o najwyższe cele, bo tak trzeba powiedzieć, że tak to się układa, że bez sensu byłoby i zmarnować taką sytuację, jaka się pojawia w tabeli, ale do tego tak dalej będę podkreślał, potrzeba dalej stąpać twardo po ziemi i krok po kroczku kolejne elementy budować do tego ewentualnego końcowego sukcesu, do którego jest bardzo daleko. A tak reasumując, pograli wszyscy, wygraliśmy w sposób przekonujący, nawet bardzo tak naprawdę. No i cóż, zamykamy rozdział tego meczu, już się koncentrujemy na najbliższym przeciwniku. Kolejny zespół z tej dolnej części tabeli, czyli Moks Białystok, który na pewno też nam postawi, myślę, że nawet cięższe warunki niż dzisiaj Gdańsk. Mamy ostatnie pytanie. Dziewiąta kolejka, wygrywacie wysoko z UG, macie przewagę nad rekordem. Czy teraz oficjalnie FC Torunia deklaruje walkę o Mistrzostwo Polski? Znaczy ja powiem tak, no generalnie zespół każdy, który rozpoczyna rozgrywki, walczy o Mistrzostwo Polski. My taką sytuację sobie w tabeli na ten moment zrobiliśmy, że po prostu będziemy robić wszystko poprzez, mówię, utrzymanie koncentracji, poprzez poprawę jakości gry, poprzez konkretne przygotowanie do każdego meczu. Będziemy robić wszystko, żeby się utrzymać na tym szczycie jak najdłużej i oby tak się stało, ale tu muszą wszystkie składowe nam się zgrać. Przede wszystkim pokora, determinacja i utrzymanie koncentracji. Dziękuję serdecznie. 2-8, było 0-8 i takie mam pytanie do Ciebie. Co można powiedzieć po takiej porażce? Nie wiem, czy w ogóle jest można coś powiedzieć o tym. Jednym słowem, no, tragedia to, co gramy na boisku. Proste, głupie błędy w obronie. Nie możemy od tego jakoś w każdym meczu uciec od tych błędów. Nie wiem, co się dzieje z naszym zespołem. Jeśli tak dalej będzie, to jeszcze się obudzimy w pierwszej lidze. Jeżeli chodzi o sam mecz, z perspektywy parkietu, jakbyś tak mógł widzom wyjaśnić właśnie, dlaczego tak dzisiaj było źle? Tak, wydaje mi się, że nasza drużyna ma kłopot w pierwszej połowie. Wychodzimy z szatni, nie wiem, o co chodzi. Brakuje jakiejś werwy w naszym zespole w pierwszych połowach. W drugich oczywiście jakoś to zawsze, ale już jest za późno, żeby coś z tym zrobić.